Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy omlet idealny na śniadanie. Do przygotowania omletu potrzebujemy 3 średnie jajka, sól, pieprz, natkę pietruszki, twaróg półtłusty typu klinek, masło i 3 plasterki boczku wędzonego. Na początek rozszczepiemy jajko z natką pietruszki i z twarogiem, dodamy sól i pieprz i rozgrzewamy patelnię. Pierwszy etap, solimy, pieprzymy, wsypujemy twaróg, musimy go teraz tylko rozkruszyć. Natka, twaróg wędruje do jajka i rozszczepujemy wszystko z jajkiem. Musimy to wszystko wybełtać napowietrzyć. Rozgrzewamy patelnię, układamy boczek na patelni. Trochę tłuszczu nam się z boczku wytopiło. Wrzucamy masło. Jak masło się rozpuści, zmiesza z aromatem w boczku. Wlewamy jajko na patelnię. Masło rozpuszczone. Wlewamy jajko na patelnię. Rozprowadzamy po całej patelni, tak żeby równomiernie wszędzie jajko doszło. I czekamy, aż się zetnie. Omlet jest na tyle ścięty, że możemy go zacząć przewracać. Ja to robię sposobem podrzutu. Brawo. Omlet nam wyszedł. Przypieczemy omlet z drugiej strony, wykładamy na talerz i jest gotowy. Idealny omlet na śniadanie. Tak wygląda na talerzu. Oczywiście subskrybujcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.